Mącznik szklarniowy. Jak uchronić krzewy papryki przed mącznikiem? Skuteczne zwalczanie szkodników. Mącznik jest małym szkodnikiem, który jest również niebezpieczny dla roślin warzywnych, ogrodniczych, ozdobnych, a także roślin domowych. Szczególnie często owad infekuje grządki papryki. Mimo mikroskopijnych rozmiarów mącznik powoduje poważne uszkodzenia nasadzeń. Żywi się sokiem roślinnym, powodując szybkie więdnięcie lub umieranie rośliny. Aby uratować nasadzenia, bardzo ważne jest terminowe rozpoczęcie zwalczania szkodników przy użyciu skutecznych środków przemysłowych, ludowych i metod biologicznych. Mącznik to mały owad latający należący do rodziny Homoptera. Istnieje ponad 1500 gatunków owadów, ale ogrodników najczęściej denerwują mączniki szklarniowe. Zewnętrznie szkodnik przypomina białową ćmę i różni się tylko wielkością, która nie przekracza 2-3 mm. Mączniki osiedlają się w dużych koloniach i żywią się roślinami, preferując młode i soczyste liście. Zjadają je zarówno dorośli, jak i larwy. Są to wszystkożerne szkodniki, które zjadają około 600 gatunków roślin warzywnych, ogrodowych i ozdobnych. W trakcie życia mączlik wydziela lepką białową ciecz, która pokrywa liście papryki i zatyka ich pory, zaburzając proces fotosyntezy. Stwarza to dogodne warunki do aktywnego rozmnażania zarodników grzybów i rozwoju chorób grzybowych. Możemy określić żerowanie mączlika za pomocą następujących znaków. Rośliny zaczynają szybko więdnąć. Zatrzymuje się wzrost nowych pędów, łodyga rośliny wysycha i staje się krucha, liście rośliny pokryte są żółto-brązowymi plamami i są zwinięte, powierzchnia dotkniętych liści staje się lepka, na wewnętrznej stronie blaszek liściowych widać drobne przezroczyste drobinki i białawe łuski to pozostałość kokonów i jaj mączników. Na zaatakowanych blaszkach liściowych mogą pojawić się czarne plamki. Jest to grzyb osadzający się na roślinie, wywołany przez lepką ślinę wydzielaną przez szkodnika. Odpadają zalążki i kwiaty. Kultura warzywna spowalnia swój wzrost i pozostaje w tyle w swoim rozwoju w stosunku do innych roślin. Owad uwielbia ciepły i wilgotny klimat. W sprzyjających warunkach szklarniowych rozmnaża się aktywnie przez cały rok. Na otwartym terenie owad jest aktywny tylko w sezonie letnim, a szczególnie często podczas ciepłych letnich deszczy. Ciepło i wysoka wilgotność to idealne warunki dla mączlików. Jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej plus 10 stopni, jego żywotna aktywność ulega spowolnieniu. Ale jaja i larwy pasożyta dobrze znoszą mróz, zimując w warstwach gleby, pod korą drzew lub w nieogrzewanych szklarniach. Była to pierwsza część, ponieważ nie chcę zanudzać i robić długich filmików. W drugiej części będziemy sobie omawiać, jak walczyć z nim metodami ludowymi, a w trzeciej o podstawowych zasadach i cechach leczenia dotkniętych roślin. Pozdrawiam.